Jesteśmy na krakowskim przedmieściu przed galerią Kordegarda. W galerii i przed galerią prezentowana jest wystawa zdjęć mojego męża Jerzego Tomaszewskiego, fotoreportera Powstania Warszawskiego z ramienia delegata rządu i komendanta głównego Armii Krajowej. Wystawa jest podzielona na dwie części, ponieważ ta, która jest przed Kordegardą, pokazuje powstańców, którzy przechodzili między innymi pod krakowskim przedmieściem kanałami ze Starówki. Przechodzili, przebijali się do Włazu na ulicy Wareckiej. Wystawa będzie czynna od dzisiaj, czyli od 1 sierpnia do 11 września. Serdecznie zapraszamy. PKO Bank Polski jest nierozerwalnie związany z historią Polski. Powstał dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, a w czasach II wojny światowej, w czasach okupacji, wielu pracowników banku konspirowało, walczyło z hitlerowskim najeźdźcą, a w czasie Powstania Warszawskiego sztab Armii Krajowej mieścił się w jednym z budynków naszego banku. W związku z tym w sposób naturalny wpisujemy się w pomoc przy tego typu inicjatywach i jesteśmy dumni, że możemy tą wystawę wspierać. Gdy widzimy, że jest bardzo ciekawa inicjatywa, zwłaszcza skierowana do ludzi młodych, bo uważamy, że historia przekazywana ludziom młodym będzie dalej niesiona przez nich, wówczas się w takie inicjatywy włączamy.